Przeczytajmy z pierwszego listu do Tesaloniczan. Piąty rozdział. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią. A ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy przyczuwamy, przyśpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niespornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Patrzcie, ażeby nikt nikomu złe za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, prorok nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Bracia, módlcie się za nas. Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym. Zaklinam was na Pana, aby ten list był odczytany wszystkim braciom. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen. Wiersz 27, który Paweł się żegnał z braćmi, pokazuje nam, że ten list, ten rozdział jest także dla nas. Gdyż jest tutaj prośba apostoła, aby ten list był odczytany wszystkim braciom. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Podobne wyrażenie o czasach i porach znaleźć możemy w Dziejach Apostolskich. Pierwszy rozdział, 7 wiersz. Tutaj mówi Pan Jezus. Rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec
mocy swojej ustanowi. I te słowa zostały wypowiedziane przez Pana Jezusa w odpowiedzi na pytanie uczniów: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? W tamtym czasie było to jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego, pokazuje nam na to wiersz 8. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was. I w tamtym momencie dla uczniów nie było ważne, żeby kierowali swoje oczy na ziemskie Królestwo Izraela. Niestety po zesłaniu Ducha Świętego wielu w odstępczy sposób skierowało oczy na odbudowywanie Królestwa. I to dzisiaj widzimy właśnie w upadku chrześcijaństwa, kiedy po prostu jest przemieszane trochę z zakonu, trochę z łaski. Jest lud Boży nazywany duchowym Izraelem, Pismo o tym nie uczy. Nie ma czegoś takiego jak duchowy Izrael w sensie innym niż Izrael według ciała, który jest narodem na nowo. I my nie mamy nic wspólnego z tym żydowskim sposobem myślenia. Są to trzy różne grupy. Na to też wskazuje m.in. 1 Koryntian, 10 rozdział, 32 wiersz. Tutaj jest na to napomnienie apostoła Pawła skierowane do chrześcijan. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. Są tutaj wyraźnie oddzielone te trzy grupy. Żydzi, Grecy, czyli wszyscy nie Żydzi i całkiem nowy dwór, zbór Boży, czyli powołani zarówno z Żydów, jak i Greków przez Pana Jezusa. Co się wydarzyło, skoro zmienił się ton wypowiedzi Pawła w pierwszym wierszu 5 rozdziału Tesalonicza? Tam było powiedziane: nie wasza to rzecz w dziejach, a tutaj jest: nie ma potrzeby. Otóż właśnie Duch Święty zamieszkujący wierzących pouczył wierzących o tym, jakie jest miejsce wierzących i przyjścia Pana Jezusa w odniesieniu do nas jako zbawionych z łaski. I chciałbym tutaj wskazać na jedną różnicę, o której właśnie apostoł Paweł wspomina w 2 wierszu. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. W nocy przyjdzie dzień Pański jak złodziej. Tutaj jest pewne nawiązanie do warunków, jakie są w Izraelu. Tam nie ma czegoś takiego jak u nas, że wieczór trwa bardzo, bardzo długo i że świt pomiędzy nocą ciemną a jasnym dniem też trwa taki szary okres bardzo długo. Jest to bardzo króciutki odcinek czasu. I dzień następuje bardzo gwałtownie. I możemy zwrócić uwagę na to rozróżnienie, patrząc na ostatnie księgi Nowego Testamentu i Starego Testamentu. Najpierw zobaczmy na koniec Starego Testamentu. To będzie księga Malachiasza. Wydaniu brytyjskim 1021 strona. W
I tutaj od 19 wiersza jest wypowiedź proroka na temat Dnia Pańskiego. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się ciernie. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów. Także im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Czyli widzimy, że tutaj Dzień Pański jest skojarzony z sądem nad złymi. Tam Tesaloniczan jest przedstawiony jako złodziej nocy, czyli ten, który okrada podczas, gdy okradany nic o tym nie wie. A Malachiasza jak ogień, który pali ściernie. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I tutaj dla wierzących z Izraela i z narodu jest Pan Jezus pokazany jako słońce sprawiedliwości. Słońce pojawia się w blasku dnia. To słońce decyduje o tym, że jest dzień. Dzień Pański właśnie się tak pokaże. Gdy Pan Jezus przyjdzie i stanie nogami swymi na Górze Oliwnej, wtedy zacznie się Dzień Pański. Z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić pod skakiwaniem jak cielęta wychodzące z opory i podeprzecie bezbożnych tak, że będą pod prochem pod waszymi stopami. W dniu, który ja przygotowuję, mówi Pan Zastępów. I do kogo te słowa są kierowane? Pokazuje nam na to 22 wiersz. Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Chorebie ustawy i prawa dla całego Izraela. Czyli chodzi tu o ziemski lud Boży, Izrael, i te narody, które się do tego Izraela przyłączą. One nawrócą się w czasie wielkiego ucisku. Natomiast koniec objawienia pokazuje nam koniec objawienia świętego Jana. Pokazuje nam Pana Jezusa w inny sposób. I to jest to, tak jak my widzimy Pana Jezusa. Jako zbawieni, jako Kościół. Objawienie Jana, 22 rozdział. 16 wiersz. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, aby poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy. Gwiazda jasna poranna. I tutaj Pan Jezus nie jest pokazany jako słońce sprawiedliwości, ale jako gwiazda jasna poranna. Z tego, co mi wiadomo, to gwiazda jasna poranna pojawia się w Izraelu jeszcze przed dniem, w ostatniej fazie nocy. I to jest tutaj pokazane w ten sposób, że dla nas Pan Jezus przyjdzie jako gwiazda jasna poranna, jeszcze w środku nocy, nabierze nas do siebie, tak jak to obiecywał, między innymi w Jana 14 rozdział. Przyjdę i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Potem będzie wielki ucisk, dalej noc. Powstanie Antychryst, który zwiedzie całą ziemię, pociągnie za sobą. Z wyjątkiem oczywiście tych, którzy szczerze będą stali przy Bogu. I potem stworzy system i cała ziemia będzie podziwie szła za tym antychrystem. I w pewnym momencie padną słowa. Takie, jakie mamy w Tesaloniczan, 5 rozdział, 3 wiersz. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada,
tak będą pewni siebie, że będą już się czuć w tej swojej bezbożności bezpiecznie i będą mówić o pokoju. W jaki sposób ta zagłada przyjdzie? Jak złodziej w nocy, niespodziewanie. Czy na pewno ona przyjdzie? Jest powiedziane, jak bóle na kobietę brzemienną. Gdy kobieta jest w ciąży, już nie uniknie bólu. Tak samo oni nie są w stanie przed tym uciec. Czwarty wiersz. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten, jak złodziej, zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście, synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Dzisiaj na pierwszej części były czytane słowa, że Pan Jezus przeniósł nas z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości. Z ciemności do Królestwa Swojej Światłości. A na początku Ewangelii Jana też Pan Jezus jest przedstawiony jako prawdziwa światłość, która przyszła na świat. Piąty wiersz pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Potem dziewiąty wiersz. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. I my nie jesteśmy w ciemności. Każdy, kto jest narodzony na nowo, nie jest już w ciemnościach egipskich. Nie ma nic wspólnego z tym światem. Jesteśmy w światłości. Jesteśmy synami dnia. I jako synowie dnia nie mamy spać jak ci, którzy są w ciemności. Ale mamy być trzeźwi. I to jest jedna z rzeczy, których nienawidzi diabeł. Trzeźwość. Dlaczego trzeźwość jest bardzo niebezpieczna dla króla ciemności? Dlatego, że jeśli my polegamy na Słowie Bożym i w trzeźwy sposób się go trzymamy, no to on nie może zadziałać na naszych uczuciach, nie może w inny sposób nas podejść, bo my jesteśmy trzeźwi. A jeżeli lekko podchodzimy do Słowa Bożego, jeśli dajemy się unosić emocjom, jakimkolwiek, czy pozytywnym, czy negatywnym, bardzo łatwo dopaść pułapkę. Na przykład zaraz po obronie miałem jechać do domu, ale wszyscy radzili mi, żeby 5 godzin przynajmniej się przespać. Dlaczego? Bo byłem pijany z radości. Czyli pozytywna emocja też jest niebezpieczna dla kierowcy. Z drugiej strony możemy mieć kogoś, kto ma negatywną emocję. I wtedy też jest niebezpieczny i dla siebie, i dla otoczenia. Czyli po prostu mamy być trzeźwi. Jeżeli nie jesteśmy w stanie być trzeźwi, nie jesteśmy w stanie polegać w sposób wyważony na Słowie Bożym, to lepiej powstrzymać się od działania i poczekać, aż dojdziemy do tej trzeźwości. Bo w nietrzeźwości można wyrządzić tylko złe rzeczy, gdyż diabeł ma do nas przystęp. Siódmy wiersz. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią. A ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. Mamy tutaj dwa rodzaje nietrzeźwości. Sen i upicie się. Wiadomo, że nie chodzi tutaj tylko o alkohol. Jakiekolwiek namiętności spowodują naszą, choć nie śpimy, to jednak jesteśmy nieczyni. A druga rzecz, sen, no to wiadomo, jak śpimy, nie jesteśmy w stanie być trzeźwi. Wtedy można nas nawet przenieść
gdziekolwiek indziej, bo śpiący człowiek nie ma kontroli nad swoim życiem. 8 wiersz. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi. Czyli znowu jest powołanie, nawołanie wierzących. Bądźmy trzeźwi po raz drugi. Czyli to nie jest błaha rzecz. Na tak krótkim odcinku drugi raz już jest trzeźwi. I to też specyficzni odbiorcy, Tesaloniczanie. Niektórzy z nich przestali pracować, oczekując na przyjście Pana. Czyli odrzucili część Słowa Bożego po to, żeby nadmiernie skupić się na jednej części Słowa Bożego. To jest też przykład nietrzeźwości, gdyż my mamy całe Słowo Boże. I jest powiedziane, że jeżeli ktoś, nie tylko jeśli ktoś doda do tego Słowa, ale też jeżeli ktoś ujmie cokolwiek z tego Słowa, jest nie w porządku. W tym momencie grozi mu to, że będzie nazwany przez Boga kłamcą. To jest napisane między innymi w kaznodziei, że nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. I mamy być trzeźwi, mamy polegać na Słowie Bożym, które Bóg przekazał nam. Jesteśmy w szczęśliwym posiadaniu polskiego, zrozumiałego przykładu, więc nie mamy żadnych przeszkód, żeby być trzeźwi. W jaki sposób być trzeźwym? Przywdziawszy pancerz wiary i miłości, przyłbicę nadziei zbawienia. Pancerz otacza całe nasze ciało i pancerz wiary i miłości. O jaką wiarę tu chodzi? O jaką miłość tu chodzi? Pamiętamy, to zestawienie jest wiara, nadzieja, miłość na końcu 13 rozdziału 1 listu do Koryntian. Trzynasty wiersz. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Lecz z nich największa jest miłość. I tutaj po raz drugi pojawia się to zestawienie. Wiara, miłość, nadzieja. Czyli te trzy rzeczy są nam konieczne. Wiara. Między innymi musimy pamiętać o Judy, wiersz trzeci, list Judy, wiersz trzeci. Bo nie chodzi tutaj tylko o wiarę, w sensie takim, że Bóg jest jeden. Bo w to również wierzą demony i drżą. Ale chodzi o wiarę całość objawienia Bożego. Apostołowie zawsze głosili całą wolę Bożą, a nie część. I w Judy mamy właśnie to pokazane. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. To właśnie ta wiara, która raz na zawsze nam została przekazana, czyli całe objawienie Boże, może służyć nam jako pancerz. To nas chroni. Dlatego, że my sami w sobie nie mamy żadnej mocy. Może tutaj pomóc takie porównanie. Nie jest ważne, jak mocną masz wiarę, ty osobiście, ale jak mocny jest Bóg, w którego wierzysz. A ten Bóg właśnie jest objawiony w Słowie Bożym. Czyli to nie jest coś zależne od nas ze środka, nie jest to rzecz, która jest przez nas wypracowywana, ale to jest dar Boży. Wiara taka, jaka jest po prostu nam darowana. Ona nie jest wypracowywana. Miłość. Skąd możemy wziąć miłość?
i sami z siebie nie jesteśmy w stanie także jej wypracować. Taka miłość nasza własna, wyprodukowana przez nas, nie ma żadnej możliwości nas zrobić. Ale mamy wspomniane w Słowie Bożym, że miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Przez kogo? Przez Ducha Świętego, który nam jest dany. To ta miłość może nas zrobić. I ta miłość jest pancerzem. Kolejny element naszego uzbrojenia, w skrócie, to przyłbica nadziei zbawienia. Czyli to, co chroni naszą głowę. I diabeł bardzo lubi podważać naszą nadzieję zbawienia. I wtedy w głowie, a potem w sercu pojawić się może wiele destruktywnych myśli. Ale ta nadzieja zbawienia jest oparta na tym, kim jest Bóg. I o tym mamy w 9 wierszu. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tutaj pojawia się temat przeznaczenia. I odnośnie przeznaczenia nie mówię o wybraniu. Wybranie miało miejsce przed założeniem świata. Tylko mówię o przeznaczeniu. To jest tutaj takie rozróżnienie, że gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I żeby zrozumieć, czym jest przeznaczenie, to może zajrzyjmy do Starego Testamentu. Pierwsza Księga Kronik, 4 rozdział. Dziesiąty wiersz. Każdy z nas był grzesznikiem i każdy z nas zasłużył na gniew Boży. I przed pojednaniem z Panem Jezusem przeznaczeniem naszym był gniew, bo Słowo Boże mówi, że kto nie wierzy w Syna, gniew Boży ciąży na nim. I podobnie było z Jabesem. A Jabes, to jest 10 wiersz 4 rozdziału 1 Księgi Kronik. A Jabes wołał do Boga Izraela tymi słowy: obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice. Oby ręka Twoja była ze mną i abyś mnie zachował od złego i abym nie powodował bólu. I Bóg spełnił jego prośbę. Kluczem jest tutaj 9 wiersz. Lecz Jabes był znakomitszy niż jego bracia. Jego matka nazwała go Jabes, gdyż pomyślała: w bólu rodziła. Imię Jabesa brzmiało powodujący ból. I tak samo każdy z nas z natury był znienawidzonym i nienawidzącym innym. Bo tak jest też w innym miejscu w Nowym Testamencie pokazane. I wy byliście dziećmi gniewu, przeznaczonymi na zagładę. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej właśnie z tego pyta. I tutaj tak samo Jabes miał imię powodujący ból. Przeznaczeniem było jego powodować ból. Ale Jabes wiedział, że jeśli chodzi o przeznaczenie, to może być ono zmienione. I ja wezwał do Boga Izraela tymi słowy: abym nie powodował bólu. I Bóg spełnił jego prośbę. Tak samo każdy z nas był przeznaczony na gniew, ale wołał do Boga o łaskę. I Bóg, który jest pełen miłosierdzia, zmienił to przeznaczenie. I teraz prawdą o nas jest, że Bóg nie przeznaczył nas na gniew.
lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. I 10 wiersz zawiera pewną ciekawą dla nas informację. Wcześniej jesteśmy nawoływani do tego, żebyśmy nie spali, ale byli trzeźwi. A 10 wiersz mówi, że Pan Jezus umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Jest to całkowicie odmienne od zakonu. Zakon powiedziałby, nie rób tego, rób to, bo jak nie, to będzie z Tobą źle. A tutaj jesteśmy zachęcani do tego, żebyśmy byli trzeźwi, ale jeśli nawet jakaś słaba owca w stadzie Bożym nie będzie w stanie tego wykonać i będzie dalej zachowywała się jak śpiąca, to Pan Jezus umarł za nią. I abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Czy stoję, czy leżę do Pana, należy jest wypowiedzenie. Ale co mamy robić, jeżeli niektórzy z nas śpią? Mamy pozostawić. 11 wiersz. Dlatego, że Pan Jezus umarł dla nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. To tutaj dwie służby.